Cześć i czołem, kluski z rosołem. Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. I co Ty tutaj dzisiaj porabiasz beze mnie? Proszę mi mówić. Rysuję farbami. Malujesz kwiatuchy. No super. Tak, a ja jeszcze pokażę Twój obrazek, który Ty zrobiłaś przed chwilą i właśnie wysycha. No dobrze, i widzę, że troszeczkę posprzątałaś. Tak? Miałaś dużo pracy. Wiem, jaki dzisiaj odcinek nagramy. Jaki? Bo ja nie mam pomysłu. Zabawa w przedszkole. Ja będę za nią nauczycielką. Czyli Ty dzisiaj będziesz uczyła nas bystrzaków? No i fajnie, bo nie wiem, czy ostatnio oglądaliście odcinek, gdzie ja byłem nauczycielem w szkole. To dzisiaj Oliwia będzie uczyła. Spoko. Spoko, loko, luz. No dobrze, bo ja się chciałem brać za porządki. Mam pewien pomysł, ale to zrobimy dopiero po nagraniu naszego filmu. A chcesz wiedzieć, jaki mam pomysł? Tak. Chciałbym złożyć tą Twoją kuchnię zabawkową, bo już się nią nie bawisz i zrobi się więcej miejsca. No. Dobry pomysł? Ale wiem, jak przemianę zrobimy. Jaką? Ten domek tu. Aha. A moje biurko tu. Takie zmiany! No fajnie, fajnie. To po południu się tym zajmiemy. Tak, bo jeżeli jeszcze tego nie wiecie, Oliwia sprzedaje swoje niektóre zabawki na Vinted. Także tutaj Wam zostawimy nazwę do naszego konta. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem jakiegoś przedmiotu, to oczywiście zapraszamy, bo ta kuchnia też będzie na sprzedaż i w ogóle nie jest zniszczona. Teraz Cię słucham. Te chyba obrazki dwa są piękne, prawda? Tak, ale mi chyba bardziej przypadł do gustu ten. No nie wiem, ale bo ten jest bardziej kolorowy. W sumie nie wiem. A co to jest tutaj za to pudło? Tu, o tu, co tam jest w środku? O, instrumenty! Ale nie tylko, bo jeszcze widzę kręgle. Ha! Dobrze. Jakbyś mogła, to na razie nam tutaj nie hałasuj. Czy te instrumenty też pójdą na sprzedaż, czy nie? Jeszcze nie, ale musicie regularnie tam zaglądać na Vinted, bo raz na jakiś czas będziemy dodawać nowe zabawki. No dobra, w takim razie zaczynamy tego vloga. Wy koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie zobaczyć, jak nam poszła zabawa w przedszkole. Pamiętajcie, żeby zostawiać nam łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego filmu, bo filmy dodajemy codziennie i mam nadzieję, że było mnie słychać. I dziękuję za uwagę. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja dobrze trafiłam? Czy tutaj jest przedszkole? Jako już jest. Pani, super. Jesteś druga. Ja się nazywam Skarbonita. Dzień dobry, a Pani będzie mnie uczyła? Tak. Świetnie! O, dzień dobry, cześć jabłko. Hej, jestem świnką, a Ty? No jak widzisz, ja jestem jabłkiem i mam na imię Newton. A miło mi Ciebie poznać. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie chcę iść do przedszkola. Będzie fajnie. Ale ja się boję. Ja bym chciał zostać w domu. O, przyszedł do naszej grupy jakiś cykor, co się boi. Czemu ty się tak boisz? No coś ty, przedszkole jest fajne. Może i jest fajne, ale ja chcę wrócić do mojej budy. No poczekaj jeszcze chwilę i na pewno mamusia po ciebie przyjdzie, prawda proszę pani? Tak, ale nie mówcie na niego cykor. Dobra, dobra, bo jestem po prostu odważną świnką. No. A mi się tu podoba, jest dużo zabawek. To co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj to pierwsze dzisiaj zajęcia będą od angielskiego. O tak, właśnie chciałam mieć angielski. A wie pani, jak jest świnka po angielsku? Nie. Może piggy? Pig. Peppa Pig. Zna pani taką bajkę? Tak. Ja ją uwielbiam, razem z mamusią oglądamy każdy odcinek. A już obejrzałam wszystkie. Wow! A lubi pani swoją pracę? Kocham swoją pracę. To świetnie. Zapraszam wszystkich na kanapę. No dobrze, już siadam. I jesteśmy w komplecie.
Czy ktoś wie, jak się nazywa jabłko po angielsku? Ja wiem. Czy ja mogę odpowiedzieć? Tak. Może apple? Apple. Aha, czyli troszeczkę się przejęzyczyłem. No. Apple. Czy teraz jest lepiej? Tak. Muszę jeszcze poćwiczyć nad moją dykcją. A pochwali mnie pani przed moją mamusią, jak przyjdzie po mnie. Tak. To się ucieszy. Tak. A czy będzie dzisiaj jakieś leżakowanie? Nie. Nie będzie leżakowania? Nie. Ale ja jeszcze śpię w ciągu dnia. Wiem. Nie dam rady tyle tu wysiedzieć bez snu. A proszę pani, a czy pani wie, jaki jest pies po angielsku? Tak, wiem, dog. O rany, a ja tego nie wiedziałem. Już sobie zapamiętam, że pies to jest dog. Proszę pani, a co to znaczy hot dog? Bo niektórzy tak do mnie wołają i ja naprawdę nie wiem, o co im chodzi. Jakiś hot dog. Jak... Pani też nie wie? Wiem. I pani nie powie? Powiem, że jak ktoś jest gorący, to tak mówią po angielsku. Czyli hot oznacza, że gorąco. No. Czyli co, hot dog to jest gorący pies? No. Co? No nie, jak to brzmi, okropnie. A czy jadła pani kiedyś hot doga? Jadłam. Jadła, razy. Jadła pani gorącego psa? Nie. Nie. GPS-ie, ty nasz głuptasie. Hot dog to jest po prostu taka bułka, która w sobie ma małą kiełbaskę. O rany, taką kiełbaskę to ja bym chętnie teraz zjadł. No właśnie, a kiedy będzie obiadek? Robię się głodny. Jeszcze nie było śniadanka. No właśnie, Newton, najpierw trzeba zjeść śniadanie, a dopiero potem będzie obiadek. A czy my teraz możemy się bawić? Nie. Jak to, jeszcze nie? Jeszcze nie, jeszcze zajęcia się nie skończyły. Jeszcze się nie skończyły zajęcia, a ja mam ochotę się bawić. Uuu, to chyba czas na jakąś muzykę. Serio? To może usiądziemy tutaj na tej macie grającej. Fajnie, ja sobie wybiorę zielony kwadracik. To ja wskakuję na różowy. A ja sobie pójdę może na żółty. Czy ktoś zna ten instrument? Nie wiem. Może to jest jakiś kij? Nie, to jest flet. A ja kiedyś miałam taki instrument w domu, ale nie za bardzo umiem na nim grać. Ciekawe, co tu jeszcze się kryje. A to jest gwizdek, już widzę. Gwizdek, który nie gwizdze? Może się zepsuł. O, teraz słychać. Proszę pani, a czy ja będę mógł zagrać na tym bębenku? Tak. Fajnie, tak bardzo bym chciał. O, coś tam dzwoni. Kojarzy mi się z saniami świętego Mikołaja. O, ja to wiem, co to jest. To jest harmonika, prawda? Łuf, łuf, a który instrument jest pani ulubionym? Czy ma pani taki, czy nie? To? Nie. Nie? Nie to. A, ale te dzwoneczki są fajne. To mi się najbardziej podoba. A ja jak będę dużą świnką, to założę sobie zespół muzyczny. I będzie fajnie. Ha, a może pani będzie chciała w nim śpiewać? Tak. Szukam wokalistki. O rany, jakie to jest ładne w kolorach tęczy. Poproszę taką pałeczkę jedną mi dać do mojej raciczki. Chyba się zapiszę do szkoły muzycznej. Jak mi idzie? Dobrze. A ja to sobie wyjmę ten tamburyn
bo jest taki ładny z taką dziewczynką. Baletnicą raczej. Tak. Proszę panią, czy my możemy troszeczkę odpocząć? Tak. Chyba się też już zmęczyłam. To gdzie mamy się położyć? Na macie. A, na macie. No dobrze. Mała drzemka dobrze nam zrobi. Oj tak, zregenerujemy się troszeczkę. A pani co będzie robiła w tym czasie, kiedy my będziemy tutaj leżeć? Będę wymyślać wam zabawę. Świetnie, już się nie mogę doczekać, kiedy zrobimy coś fajnego. Dzieci, jedzonko. Ale jak to? To już koniec spania? Tak. I ja tam chętnie coś przekąszę, bo jestem mega głodny. Mi też burczy w brzuszku. O rany, już mi każą wstawać, a ja bym jeszcze sobie pospał. Co tak pięknie pachnie? To jest ogórkowa. Ojej, to moja ulubiona zupka, kocham ogórkową. A będzie mnie pani karmić? Tak. Proszę, bo mamusia w domu też mi daje z łyżeczki. Pyszna. No co ty, dzipiesie, przecież sam też potrafisz jeść z takiej miseczki. Pewnie, że potrafię, ale jest mi miło, jak i tak ktoś mnie karmi. Teraz zobaczę, kto najładniej zjadł. No oczywiście, że ja. Przecież jestem świnką, która dużo je. Ha, ha, wygrałam. Tak, wygrałaś. Super. Ja nie zjadłem za dużo, przepraszam. Ale no jakoś mi tak średnio wchodziła ta zupka dzisiaj. No sam nie wiem dlaczego. O, GPS też ładnie zjadł. Tak, odrobinkę tylko zostawiłem. Proszę pani, coś mnie zaczyna boleć brzuszek. Chyba jednak się przejadłam. I co teraz? Może muszę się położyć? Albo wiem co, proszę pani, może herbatkę wypiję. O, chyba pani poszła właśnie mi wstawić wodę na ciepłą, pyszną herbatkę. Ojej, jak pani szybko zrobiła, dziękuję bardzo. Świetnie, jaki ładny kubeczek, ale tu już chyba pani troszeczkę wypiła tej herbaty, co? Nie. Nie? Tyle zrobiłam. Tak malutko? Rozumiem. A może trzeba zadzwonić po mamę z Karbonity? Też sobie o tym pomyślałem. Co ty na to, nasza świnko? Nie czuję się aż tak źle. No to dobrze, w takim razie czas na zabawę? Tak. O rany, w końcu ja na to czekałem. I w co się będziemy bawić? No może w chowanego? Tak, to jest moja ulubiona zabawa. To kto liczy, a kto się chowa? Ja liczę. Świetnie, w takim razie ja muszę sobie znaleźć jakieś miejsce. O nie, tylko gdzie? Gdzie? Niech mi ktoś podpowie. A ja sobie usiądę tu w rogu. Szybko, gdzie tu iść? O, może do pudełka z instrumentami. Szukam. Eo, nie, dlaczego zostałem pierwszy znaleziony? O, trafiony, zatopiony. Ty jesteś drugi. Gdzie jest świnka? O nie, nigdzie nie możemy znaleźć naszej Skarbonity. A może poszła do domu? Ha, tu jesteś, już cię widzimy. Wygrałam. Zostałam znaleziona jako ostatnia. Czas na pracę plastyczną, dobrze? Już się nie mogę doczekać, kiedy stworzymy jakiś piękny obrazek. A może zrobimy coś w jakimś takim klimacie jesiennym? Nie. Nie? A jaki jest
temat naszego rysunku? No, jaki tam chcecie? No to ja bym chciała coś wykonać jesiennego. Albo wiem, narysuję Newtona. Co pani na to? A wie pani co? Słucham. Ja wziąłam sobie pędzelek. Ale to ja mam malować chyba. No wszyscy, nawet ja. Wow, to będzie taka nasza wspólna praca, którą sobie powiesimy w jakimś honorowym miejscu. Ale pani pięknie rysuje. A raczej maluje. Tak, ja już widzę, że to będzie nasz Newton, ha. O, wow. Aż musiałem to zobaczyć. Co to? O nie, to jestem ja. O, o. Jak dobrze, że nie wylała się farba. Ale to chyba przeze mnie ona spadła, czy nie? Przepraszam bardzo. Uf, na szczęście nic się złego nie stało. I stało się kolejne nieszczęście. Nasza pani przedszkolanka polała sobie bluzkę. Ale to nic, przecież to tylko woda, która wyschnie. No wyschnie. Tylko niech mi pani nie mówi, że to jabłko będzie w kolorze zielonym. Bo ja jestem czerwony. A, wyjęła pani czerwoną farbę, jak dobrze, uf, bo się wystraszyłem. Tudum, tudum, tudum. I nasz obrazek został skończony. Uważam, że wyszedł przepięknie. Następnym razem będziemy malować świnkę, prawda? Nie, następnym razem będziemy malować kilka obrazków. Ale ja też bym chciała mieć swój portret. No dobra, pomyślimy jutro. W takim razie chyba teraz będziemy szli na jakiś spacerek. Tak. Super, w takim razie my idziemy po spacerku. Ktoś nas na pewno odbierze z naszego przedszkola, więc już się... A kiedy twoja mama cię odbiera? Zaraz po spacerze przyjdzie moja mamusia, tak mi mówiła. Więc już chyba kończymy ten odcinek. Dzięki, że z nami byliście. Oczywiście pamiętajcie o tym, ale żeby zostawiać nam łapki. W górę. Tak? Ale jeszcze będą dwie prace. Aż tyle? Strasznie dużo. Pamiętajcie jeszcze też o subskrypcji naszego kanału z dzwoneczkiem i do zobaczenia w kolejnym bezstrzakowym odcinku. Pa, pa, całuski 102!